A we wszystkim, w dzisiejszym odcinku będziemy męczyć Władka przy porządkach. Także zapraszam do oglądania. O, sztywny troszkę. Sztywny, cholera. Trzeba pasek ściągnąć, wspomaganie. Zawsze to za późno. Zawsze o dzień za późno. Świeca nie chce wyjść. Słucha, może by ją podgrzał? Będzie ciepło, może odpali. Co tam, panie redaktorze? Dobrze, że drzewka są zabezpieczone. Kurde, drzewka. Maszyna jest na dworze. No zawsze to patrzyłem, w grudniu robiliśmy. W grudniu, tak, przed świętami robiliśmy i taki był zamiar. Przez świąteczne porządki. Nic nie zapowiadało się, żeby po prostu taki mróz był. No ale obserwując dalszą pogodę... Lepiej nie będzie. Lepiej nie będzie już. U nas w następnym tygodniu. To już przymrozki. Minus 5 było, minus 6 nad ranem. Jest dobrze. A wspomaganie włączy. No i fajnie. Raz dymi zaczął. No bo ciężko się zrobiło. Kurwa, sprzęgło zamarzło. Mogła woda dojść. Mogła. Masz płomień? Nie. O! Jest! Jest! Jak był wsteczny. Bądź jak odymi. Opór dużo ma. Wróci się rozgar. Tu? Na dół czy tu? Jak w tym maluchu było? No, zobaczymy. Nie? Nie. Się wyjedzie, o. Ja myślę, że się odpali już. Cieplutkie, ile nam to zajmie. Zaraz otworzymy tutaj drzwi. Ile razy jeszcze będę otwierał? Nie wiem. W 24 zrobię. No pasowałoby. Naprawdę pasowałoby, to się już robi troszkę nudne i śmieszne. Wiesz co? Te szufle, to różne gorsze, ja nie wiem. K***a, jeden sezon. No jeszcze, żebym nagrywał, jak to wstawiam. Przeżył, o, dzisiaj zabierany jest do garażu. Nawet nie myty, może przyjdzie czas i... K***wa, jaki on zajebany. Widzisz? Może nie pokazuj tego, bo zaraz będę komentarz. Jak wy możecie taki ciągnik pokazać całej Polsce? Niepomalowany. Niepomalowany. Dobra, co my tu mamy? O kurde, skrzynia biegów rewers. Moi drodzy, a jak już Władku, to coś wam jeszcze opowiem. Dobra, tutaj jest taki coś jak świeca żarowa. Pierwsza trzeba masę włączyć. Świeca żarowa właśnie teraz się podgrzewa. To żeby te świece żarowe podgrzać, no to bym powiedział, trzeba co najmniej minutę. Także liczymy do 60. Nie martwimy się tutaj o wodę, bo tutaj wody nie ma, moi drodzy. Bezobsługowo. Jak pompa ciepła. Nie trzeba nic. Tak się zastanawiam, czy odprężnik zastosować, czy od razu palić. Dobra, spróbujemy. Słuchajcie, to jest dobry akumulator. Spróbujemy na razie bez odprężnika. Zobaczymy, czy zagada. A później zobaczymy, jak będzie z odprężnikiem. Także zimowe odpalanie. Przy minus... Teraz jest może minus 3, prawda? No i co? Palimy. Ja nie wiem, czy która wasa 3 dziecha by tak odpaliła. Nie wiem. Wyjdę, nie będę krzyczał. Wyjadę, niech tutaj nie obdymia folii. Jak to niektórzy pisali w komentarzach, że 30 jest lepsza do odpalenia. Tak, jak się wiaderko gorącej wody zaleje. Zgodzę się, łatwiejsze jest do odpalenia. Sami widzieliście, jak odpalił. Stał cały czas na mrozie pod foliakiem. Sam się zdziwiłem, bez odprężnika, bez niczego.
Ruska moc! To jest świeca żarowa w tym miejscu, na kolektorze. I następnym razem sprawdzimy, czy działa, ale pewno działa. Podłączymy tu termometr i zobaczymy, jak długo trzeba ją grzać po prostu. Zaraz się pojawią komentarze, czy ja innych ciągników nie mam. No moi drodzy, nie ma sensu odpalać inne ciągniki, jak mamy ten, bo tego musimy przestawić. Bo on tu już ostatnio nas garażuje. Zrobiony mamy. Będziemy robić dopiero porządek tam w garażu na podwórku. Także on idzie już na podwórko. I jak jeszcze, bym powiedział, się ociepli, to jeszcze go umyjemy. On jest najlepszy do przestawiania takich maszyn, to tutaj mamy. I te wózki to też musimy powtarzać. W sumie ten stół najbardziej mi zależy na tym stole, co tam jest do układania tytoniu, żeby nie stał na dworze. Bo ja już myślę, że ten śnieg już może czasami zostać już. Dobra, robimy tak. Słuchaj, weźmiesz miotłę, podśnieżasz tę kosiarkę. Ja będę odkrywał te drzwi, no i później się spotkamy, jak będziemy wjeżdżać. Kosiarka była jakoś odśnieżona, grubogryzarka również. Jak się idzie otwieranie drzwi? No dobrze. Dobra. No myślę, że to zakasać teraz. Będziemy cofać to. Tyłem czy przodem? Kurde, tyłem. Dobra, będziemy parę razy się próbować. To linka przemasła? No. Komenda. Aj, to trzeba już drugie kupić, widzę. Aj, ciężki dzień dziś, ciężki. Słuchaj, jest jedna szansa! Nie wiedzie, prawda? Tak, nie. Nie jedzie. Weź drabinę! Na pewno trzeba będzie jednak siewnik postawić. Tu? No, tylko nie wiem, czy my to otworzymy. Nie bardzo. Ciekawe, czy tu wejdzie ta dupa pajęcza. Tam z tej kopaczki trzeba trochę pozmiatać. Prędzej tak? O. Czekaj, ja podniosę. No. Do tyłu jeszcze? Dobra, czekaj, jestem wały w tu. Czekaj. O. Blachę się ściągnie tutaj. Czasz? No. Nie mam miejsca. Myślałem, że to wejdzie do tego całkiem. A że całe to siedzisko? No. Widzisz, jak pomyślałem? W czym? Żeby tak zrobić. Tak, myślałem, że będzie więcej miejsca. Kurde, nie ma. Tak myślę, jeszcze wejdzie obsypnik do ziemniaków. Puk.
Jaki ten pług? Ażurowy. Pług, kurde, ja już umrę i jeszcze zostanie. W tamtym roku też to tak napchane było. Też było napchane. Zawsze to pod dachem, ja mówię, pół roku. Kiedy nam to potrzebne będzie? W lipcu. W lipcu, tak. No to więcej jak pół roku. To się nawet tego nie będzie wyciągać. Zawsze to pod dachem. No. Po co ma stać? O. No i teraz wjedzie. Teraz wjedzie. W tamtym roku fajnie było. Ciepło było. Było? Nie, mróz taki lekki był chyba, ale śniegu nie było. No to śnieg to nie jest żaden problem. Zobacz jak 30 chodzi. Znaczy nie będę ludzi wkurzał, co? Ale ty jesteś kurde udany. Zobacz jak 30 chodzi. Patrz tam z tyłu czy koło przejdzie. No, stoi, bo zaraz opustaki zawadzisz. Dobra, czujnikiem. Resztę się dosuniem. Reszta praca ręczna. To do samego końca damy, o. No kurde, jeszcze kombajn wsadzę. To specjalnie było na kombajn robione, taki mały. Na header 3 metrowy, nie, jaki header z 2 metry, 2,5. Do przodu trzeba go wyciągnąć. Do przodu, no. Nie jest ciężki. Ja trzymam go. O kurde, jaka to menda, no patrz ci los, no. Trzeba z uczuciem. Oj. Dobra, spocznij sobie. Okej. Jeszcze można cofnąć, jeszcze. Tylko pasowałoby, czy... A, dobra, niech będzie na kamieniu. Aha, cyk. O. O, o, o. Gitara, dobra. O, mało, już najgorsze już włożone. Co tu byśmy wcisnęli jeszcze? Trzeba tak, lejek wsadzić i ten, i obsypnik do ziemniaków. Jadę po obsypnik. No wsypnik go wstawimy tutaj. Wstawimy go wreszcie tutaj, tutaj pójdzie lejek. Kosiarka bijakowa pójdzie może w tę stronę albo z tej, jakoś tak. Pustaki ci pozabierać? Nie, nie. Nie będą przeszkadzać? Może nie. Weź tam kopnij do mnie jeszcze. Kurwa. Nie mam tego bolca? Gdzie ja bolec położył? Nie wiem, możecie na tym, na siwniku? No bierzemy. Dasz radę? Gdyby ty się nie spyrkał. No to sam wziął. Czekaj, kurde. No ciotki, 40 kg. Do końca, do końca. Dobrze. Przypominam o taktycznej łapce w górę. Za nasze zmagania. Tu rozsiewacz. Ten będzie. Lejek. Lejek, no. Aż to drabina, kurde. Pies mu mordę lizał. Biedny Miszka. Wejdzie? Jak stąd? A czy dziad wyjdzie? Wyniesie się. Nie będzie chciał, to się go weźmie silnych panów. Mówię o tobie. Wezmie silnych panów i wyniosą go. Glubogrzezarka tutaj. No i ten, bijakowa, chyba więcej nie wejdzie tu. Siewnik trzeba będzie odmrozić tam te drzwi. Szkoda, że słońce gdzie troszkę, nie wiem, może się przybije. Ale to już jak będzie na drugiej stronie, to... No nic, trzeba po glubogrzezarkę pojechać. Dobrze mi się glubogrzezarkę dało umyć chociaż. To się udało. No. Myśmy co jeszcze robili? Oraliśmy nim, prawda? No i tak się ta ziemia da. No i tutaj, no tak. Pierdzieliła się wtedy. Miało być jeszcze trochę słońca. Jedynie została pogoda ducha. Także koniec mycia. Nie ma mycia. Koniec mycia na ten rok. Wiesz co? Co? Chcesz podłożyć? No nie, dobra, że bijakowa będzie przed tym. Tak, kurwa. No i ja pierdolę. Spokojnie. To kurczę, Franca. To ci wyklepie. Andrzeju, nie denerwuj się. No już.
Do przodu, do przodu, do przodu. Trzeba by te dwie deski wziąć jakoś. Ja wezmę je jakoś, wydłubię. Albo i nie wydłubię. Co ziemia jest? Może spadnie. Kurwa, tę drabinę tylko przynoszę, jak tę będę. Już mam dość. No ale to trzeba chyba to, te kamienie poprzerzucać. No jednak. Te kamienie mi są potrzebne, bo ja muszę bramę tu robić. Ja nie mogę bramy zrobić, nie wiem, gdzieś... Koziołka sobie zrób. Nie, to właśnie ja muszę wypoziomować to wszystko i tutaj razem z ramą zrobić, o. Tutaj na zewnątrz. Razem z ramą i wtedy ładowaczem czy jakimiś linkami te bramy się podciągnie. I się zamontuje po brzegach. Tu się poprzykręca, z drugiej strony się pospawa. Tak oby było, weź stawiaj to. No? Czy może ja do tyłu troszkę dam, da się jeszcze trochę do tyłu? Tak, tak, śmiało. Nie, dobre deski poustawiane? Czekaj. Ile? No, dawaj na dół. No, stoi. Odgrzejemy dołu i otworzymy. Powinno pójść. Może być, nie jest źle. Drzwi było, zamknęłoby się i byłby spokój, no. To jeszcze można było beczkę wstawić. Idę to jakoś parzyć, jak świniaczka. Jest butli, to gdzieś ten pistolet już coś zaczyna. Wózki mieli się wstaczać? No. Zaraz? Już jesteśmy, to już jak zmarnujemy czas, to już zmarnujemy. Powinien tak syczeć. Podniosło wszystko! Czekaj, 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 czekaj. Ty Judasz. Jest. Gdzie trzymało? To na całości podniosło gdzieś. Aha. To trzeba było w ogóle wszystko to podnieść, tak żeby tak tyle nie pchaj nóg, bo tam zaraz będzie ciężko zamknąć. O. No, będzie. Dobra. Zamkniemy to. No. Wyjdziesz? Przejdę. Przecież nie jestem gruby. Zakładamy te wózki. Wózki. Spotkamy się za jakiś czas, o kurde. Siedzi się kropeczka czerwona? Nie, meryga. Aha. Weź co? Może z przodu. Zobacz, czego to się nie rusza. Zobacz co. No co? Kapeć. To taki kurde konkretny. No to nic, wiesz co? Ja tu dam radę. Weź to za dyszel, a ja będę jakoś tu pchał. Rydwan Mikołaja. Rydwan Mikołaja. Jakoś toczymy teraz. No jeszcze. Dobra. Dobrze, nie będzie. Jeszcze jeden. I stół. Już nie na moje lata. Paczkę jakieś masz? Mam i to dużo paczek. Ale Jezu. Na ch**y ci ty tyle paczek? Black Friday mnie poniósł. Gdzieś ma być chyba z 3 albo 4. Jezu, Jezu. Tu jakieś powietrze jest? No coś jest. Z tych kryptowi z**banych. Wiesz co, muszę coś zrobić, kurwa. Co się dzieje? Dobra, bo słońce. Jeszcze muszę trochę drzewa naciąć. Póki fotowoltaika. Tak, pilarko akumulatorowe. Uważaj, krzan. Uważam. No i dobra. No gdzieś przyczepy udało mi się wcześniej schować. To a, fakt. To plus no. Jest. Bo wtedy jakoś pamiętam, tak nadawali parę dni deszczu, co mi się dobrze. Schowam już nikt nie łokno. Tam czekoło, teraz będzie więcej czasu. Koło się zrobi. Albo coś w oponie jest, albo, no nie wiem. No to powiedzieć. Albo gdzieś felgo ucieka. Dobra, idzie po ten wózek, bo ostatnie rzeczy trzeba robić jeszcze ten. Tam porządek w garażu, bo Władkiem trzeba wjechać. Maszynę jeszcze muszę uruchomić. Silnik wyciągnąć. Wstawi się drugi chiński taki. Dwucylindrowy.
To chyba najgorsze jest, co może być. Czy. Ja już się teraz się... No. Miej kretowiska. Kurde, no same kreta żyje. O kurde. Czy można było tam przejść? Stój już. Dobra, no, puść. No. Dobra. Ciężko będzie i otwierać i zamykać. No zresztą, kto tu już będzie chodził tam? Chyba, że święty Mikołaj będzie chciał prezenty zostawić. No to ja mu taką dziurkę uschylę tutaj. Wszystko siedzi. Dobra, my zamykamy. Zostawiamy takie szczelinę. O. Może zostawić. Na prezent. Na prezent. No muszę te drzwi zrobić, nie ma co. Muszę. Będę tu malutko zasuwał. Tak. No, ale muszę się napić czegoś. Pić mi się chce. O, zobacz jak 30 chodzi. Posłuchaj. Jaki zdrowy wydech. 29 listopada minus 3. 4 godziny nam zaszło. Co? No wiadomo, że będzie długo. No, tu się nic nie będzie robić i gitara. Wszystko siedzi, najważniejsze. Takich rzeczy jak pług czy coś to nie wsiągam. Takie ciężkie, to już na dworze. No ale jakbyś miał gdzie, to by naprawdę musiałbym mieć taki na przestrzał jakoś tak, nie wiem, może jeszcze halę zrobimy, zobaczymy jaka będzie sytuacja. No wszyscy wierzą w ten nowy rząd. Nowy rząd, tylko stare gęby. Do następnego. Ale akurat to prawda. No widzisz.